Cześć, witamy wszystkich. Z tej strony Kamil Hałwa-Winiszewski oraz mój kolega Michał Sujkowski, aka a to jest... banandemon.pl. Tak, dokładnie. Pierwsze wpadki, pierwsze odcinki, ale to jest całkiem naturalne. To jest podcast Gamers for Gamers. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj w pierwszym naszym odcinku chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na trzy tematy. Pierwszy to dystrybucja cyfrowa gier. Nasza opinia w tym temacie, co w tym fajnego, co w tym złego. Drugi to to, co graczy konsolowych, a w szczególności fanów Xboxa, jara w ostatnim czasie najbardziej, czyli Gears of War Judgment. Nasze wrażenia z dema, które mieliśmy do tej pory okazję przetestować, a także kilka dywagacji i pobożnych życzeń dotyczących nadchodzącego następcy Xboxa 360, czyli 720 Durango. Tak, jeżeli mogę zacząć już po prawie. Jasne. Moja narzeczona polonistka non-stop to robi. Nie mówi się Gears, tylko Gears of War. Dobra. Okej, okej. Okay. No. Ja będę używał zwrotu gyrosy. Gyrosy, tak, tak gyrosiki. Tak, zróbmy gyrosa na ekranie i będzie ciekawie. No. Dobrze, no to dobra. Lecimy z dystrybucją cyfrową gier. Zapewne jak wszyscy wiedzą, ostatnio krążą wiadomości po sieci, że ci dziwni i niedobrzy wydawcy gier chcą ukrócić gry z drugiego żywot. Obrotu, tak, i wprowadzić tylko dystrybucję cyfrową gier. Nie wiem, Kamil, co ty na to sądzisz? Zło. W mojej ocenie to jest zło i jestem wielkim tego przeciwnikiem. Nie, to znaczy zło. Zło i nie zło, bo w sumie można by powiedzieć, że kierunek dystrybucji cyfrowej jest jak najbardziej wskazany. Wystarczy spojrzeć na Steama i Origina, ale nie powinno to iść kosztem, według mnie, moim zdaniem, nie powinno to iść kosztem nośników optycznych. Znaczy, ja się zgodzę, tylko jest jeden temat, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja mam na półce ileś tam naście pozycji gier na Xboxa. Swoją przygodę zacząłem około, nie wiem, 6-7 lat temu z Xboxem, kiedy go kupiłem. Pierwszą grą, którą dostałem, to był Need for Speed, któraś tam z wersji, teraz nawet nie pamiętam, chyba Most Wanted nawet. To tam z tą grą dostałem i opakowanie, jakieś dodatki, informacje, które mogłem przeczytać. To opakowanie ważyło. Dokładnie. Natomiast dzisiaj, słuchaj, chwilę po premierze Kryzysa Trójki, kiedy go kupiłem, wchodzą do sklepu, podchodzę do kasy i podaję tę grę do pani ekspedientce. To wyobraź sobie, że nawet pani, która siedziała na kasie i kasowała mi tę grę, wzięła ją do ręki, skasowała i mówi: ale pan pewny, że tam jest płyta, bo to pudełko jakieś takie lekkie jest. Dokładnie. Powiem ci, miałem to samo, jak kupowałem w zeszłym roku w marcu SSX-a i wiesz, zajarany, bo jeżdżę na snowboardzie normalnie, zajarany tą grą, otwieram pudełko, a w środku tylko online pass i reklama jakieś gry, nie? No to, sorry. Dokładnie, to jest spokój, to jest jakaś... To jest żenada. To jest żenada i to jest oszczędzanie na nas i wyciąganie ściana, tak. Bo płacisz kupę kasy. Battlefield w dniu premiery, jak większość jakichś tam topowych gier na Xboxa, kosztuje około 230 zł. Oczywiście możesz gdzieś tam znaleźć taniej, ale taka jest średnia jakaś tam cena gry w sklepie na półce. Ja tą grę dostałem na święta, na gwiazdkę bodajże w zeszłym roku. Otwieram grę i mówię, ja też byłem cały podjarany. No fajnie, ciężkie opakowanie, bo były dwie płytki, tak? No. A tam masz jedną z tą wersją z zawartością HD i tak dalej. No ale poza tym i poza online pasem, to tam kurczę nic nie ma, nie? Dokładnie, napisane jest, kurde, napisane są ogólne warunki użytkowania, to co musi być, to co jest regulowane przez prawo, jakieś tam ostrzeżenia dotyczące epilepsji i tak dalej. I duży napis, że właściwa instrukcja znajduje się w PDF-ie do ściągnięcia ze strony internetowej, którą notabene nie jest tak łatwo znaleźć. Albo na płycie, tak? Gdzie odpal sobie grę i gdzieś tam to wyszukaj, te porady. No dobra, nie przesadzaj, jeszcze był kod na darmowy pistolet do gry, no. No dobra, dobra, okej. Okay. Zwracam honor, tak. Honor. Niech się Electronic Arts na mnie nie obrazi, nie? Dokładnie. Ale no, ta tendencja idzie do przodu i nie wiem, czy słyszałeś, to tak już nawiązując troszeczkę do Xboxa następnej generacji. Tam idą tak naprawdę dwutorowo ścieżka związana właśnie z dystrybucją gier, bo mówi się, przynajmniej mówiło o tym, że Xbox nowy ma odpalać gry i dystrybuować je tylko za pomocą dokładnie. Sieci. Aczkolwiek ostatnio usłyszeliśmy o tym, że bodajże wczoraj, kiedy wyszły na jaw nowe przecieki, że gry mają być instalowane z Blu-ray dysków na konsolę, aktywowane jakimś kodem i tylko odpalane wtedy już wyłącznie z dysku, nie? Także no właśnie. Ja szczerze mówiąc,
się mocno się nad tym zastanawiam, bo ja jestem takim graczem, ja się nazywam kolekcjonerem, tak? Ja mam na półce wszystkie gry, wszystkie łącznie, powiem Ci szczerze, nawet ostatnio zbieram i paragony w tych opakowaniach są, żeby mieć daty, kiedy te gry kupiłem. A to też mam takiego kolegę, co od niego pożyczam grę, patrzę w środku paragon 230 zł, a gra 50 teraz kosztuje na rynku. No dokładnie, no. Ale ja jak kupuję grę nową, to opakowanie, które, ta plomba Xboxowa, która jest, ona jest nawet tak przeze mnie odklejana, że ona jest nienaruszona, tylko przyklejona z tyłu na opakowanie, ale to tak już trochę odbiegając od tematu. Tak, jestem takim złym pedantem. Nie, no ja też, ja delikatnie tam paluszkiem albo czymś jakimś, wiesz, długopisem rozrywam, ale zostawiam to. Nie, ale to fakt. Nie będę ukrywać, że teraz niedawno po przeprowadzce od razu obok telewizora po lewej i po drugiej takie piony z miejscami na płytki sobie ustawiłem i od razu z jednej strony kolekcja filmów, z jednej gier. Oczywiście filmów mam więcej. Tak, żeby zaraz się nie okazało, że to już nie zapełnisz tej półki, tak? Bo nie będziemy mieli czego kupować, a nie wiem, czy pamiętasz, od czego to się zaczęło, samo sprzedaż gier. Pamiętasz te czasy, kiedy na komputery, na PC-ty gry sprzedawane były w takich wielkich boksach? To były takie jedne wielkie kartonowe boksy, w których była tylko płytka i krótka instrukcja. To znaczy, wiem, mówisz o formacie takim dużym jak teraz obecne płyty do konsole? Nie. Mówię o tym, jak kiedyś sprzedawano jeszcze dawno, dawno temu gry na PC-ty. Tak, to były takie kartonowe, pamiętam. Duże boksy. Szczerze, ja dostałem nawet kiedyś pod choinkę kompanię braci strategię właśnie w takim dużym pudełku. Nie wiem, to jest chyba format A5, ale on jest taki gruby na 3 cm. I w środku jest właśnie pudełko takie jak od Xboxa i wszystko, i książeczki. No, ja to pamiętam. Swego czasu na Amigę miałem nawet w kartonie takim nawet A4 dużym, gdzie było 5 dyskietek. To była jakaś tam RPG, ale to nieistotne. W każdym bądź razie, wracając do tematu, mi osobiście i myślę, że nie tylko mi, bo spotykam się często z takimi opiniami, wydawcy czy tam dystrybutorzy mocno odbierają całą tą przyjemność z tego, że ja kupuję tą grę, ja ją dostaję i po drodze ze sklepu do domu, jadąc autobusem, ja już tam ją oglądam, już tam gdzieś tam czytam i wiesz, i delektuję się wszystkimi tymi smaczkami, które są wokoło gry, tak? No, o to chodzi, właśnie o to chodzi, tego brakuje. Ja pamiętam, że pierwsze Gearsy, jakie zagrałem, to właśnie były pożyczone od kumpla. To od niego jak pożyczyłem, to właśnie tą książeczkę sobie czytałem, to były pierwsze Gears of War 1, to całą książeczkę przeczytałem, sterowanie i wszystko, i siedziałem z tą książeczką i grałem, no po prostu to było coś fajnego, fajne przeżycie, a teraz... Dostajesz grę, dostajesz płytę, tylko stary, po to, żeby... Starzy wyjadacze, nie? No niestety, ale no, to jest złe, to jest złe i w mojej ocenie. A najgorsze jest to, że gry są wydawane równolegle, tak? I w dystrybucji cyfrowej, i w dystrybucji tradycyjnej. Tylko, że tradycyjna wybierasz tylko na tym, że dostajesz płytę i nic więcej, i opakowanie. A w cyfrowej dostajesz to samo, co na płycie tak naprawdę. Ale najśmieszniejsze jest to, że to wszystko jest za jedną cenę, tak? No właśnie, to jest tak samo jak z książkami, z e-bookami. Ja dzisiaj miałem... Metro mi wcisnęli chyba wczoraj, jak do pracy jechałem pod SKM-ką i tak sobie przyglądam i patrzę z tyłu reklama książek jakichś tam wydanych, trzech najnowszych, mniejszą tematykę, w cenie 30 zł za sztukę i one były, to nie były rysunki książek, tylko był rysunek tabletu z okładką książki wyświetloną, czyli dystrybucja cyfrowa. 30 zł za dystrybucję cyfrową. I powiem Ci, że to jest. Ja nie mogę się do tego przekonać, mimo że jestem jakiś tam. Uważam się za jakiegoś tam fana tych nowych, wszystkich nowinek technicznych, ale no, za cholerę nie mogę się przekonać do dystrybucji cyfrowej, zarówno gier, muzykę to wiadomo. No. Filmy jak najbardziej jestem za, bo kto tak naprawdę kupuje filmy, trzyma je na płytach w domu. Oj, ja lubię mieć kolekcję filmów, mam całą kolekcję Aliena na półeczce, pięknie wygląda. No to, ale tak, ale to są takie smaczki, filmy, tak, wiesz, to są smaczki, dokładnie. To nie, bo nie wiem, wymień jakąś komedię, którą masz na płycie DVD. Kupi głupszy. No, ale komedię romantyczną, czy jakieś tam inne no nie filmy, wiem, wiesz, ja jestem, ja na zasadzie jak na zakupach jestem w realu, to jak jest jakaś przecena i są takie filmy za 5 czy 10 zł, to kupuję, no bo to zawsze, wiesz, jest mniej problemów, jednak później jak chce się obejrzeć, to i komuś pożyczyć można, czy tam, wiesz, bratu, czy rodzinie, taką komedię, a to wiesz, to jest 5-10 zł, a na półeczkę
bułeczka, wiesz, zapewniona, nie? Pakiecik komedii. Nie, no okej, okay, tak, z tym się zgodzę, z tym, że filmy mają to do siebie, że ich dystrybucja cyfrowa ma ten plus, że mocno ogranicza, przynajmniej pozytywnie wpływa na zmniejszenie się piractwa, tak? Bo można filmy dystrybuować tak, jak to robi obecnie TVN, na TVN Playerze, gdzie oglądasz filmy, dużo jest, ta biblioteka jest dość duża. Albo Iple. I oglądasz filmy, albo Iple, ale w zamian za to, że przerywają ci reklamami, tak? No. To jest moje ocenie sprawiedliwe, bo oglądasz filmy, oglądasz reklamy, oni za to mają siano, tak? Ale ty film oglądasz za free. No. Ale odbiegamy znowu od tematu. Dystrybucji cyfrowej. No dobra, ja tak, myślę, że w tym temacie, no nie wiem, nasi słuchacze, pierwsi mam nadzieję, tak, pozdrawiamy ponownie, pierwsi z milionów, którzy będą nas słuchać i zawodniemy tak, światem. Nie wiem, co wy sądzicie na ten temat, czy ta dystrybucja cyfrowa w tym kierunku, w jakim idzie, czy ona spełni oczekiwania producentów, tak, że gracze będą bardziej zadowoleni, czy wy będziecie bardziej zadowoleni z tego, że te płytki będą jednak dostępne tylko online, czy jednak warto by było zostawić, wiadomo, taki sentyment, taką nostalgię do tych pudełek na półce. No właśnie, ja tak jeszcze postaram się szybkie zdania dopowiedzieć, bo właśnie mi się przypomniało to, co chciałem jeszcze wspomnieć w temacie. W mojej ocenie dystrybucja cyfrowa jest właściwa tylko i wyłącznie dla demo, tak? Do ściągania gier demo, to się zgadza. I wyrzucić z dysku. To się zgadza. To jest jedyna słuszna jakaś tam forma dystrybucji, jeżeli chodzi o gry. No dobrze, więc dystrybucję cyfrową zostawiamy wam do oceny. Czekamy na komentarze i opinie wasze na ten temat i co byście chcieli zmienić w tym kierunku, co według was powinno być słuszne i byłoby słuszne. Czekamy po prostu na wasze opinie w tym temacie, tak? Tak, dokładnie. Czy kupowaliście gry przez Origin, przez Steama, czy korzystacie, czy nie korzystacie, kto z was woli płytki, kto z was woli, nie wiem, pliki na dysku po prostu. Dobrze, i też czekamy na sugestie, czy chcecie wrócić do tego tematu, bo możemy rozwinąć temat, temat jest rozległy. Tak, temat jest rozległy, a płynnie przechodząc od dystrybucji cyfrowej do tematu, który wspomnieliśmy podczas rozmowy, możemy przejść do nowego Xboxa, a na sam koniec Xbox 720 lub Durango, lub nie wiem, co tam jest. Właściwie to było. Durango czy Durango? Jak to się nazywa? Nie wiem, musimy się zapytać. Chyba nikt nie wie jeszcze do tej pory, nie? Durango, to znaczy z angielskiego będzie, nie wiem, Durango? Durango? Nie, Durango był film, ale Duracell, coś jak Duracell, czyli Durango. No, a więc no przejdziemy, a na sam koniec zostawimy jaranie się nowymi Gearsami. Więc tak, jak już każdy wie, Microsoft zapowiedział konferencję w kwietniu, na której przedstawi swój kierunek rozwoju i w produkcji swojego sprzętu i produktów, czyli jak każdy się domyślił, przedstawią nowego Xboxa. No, czyli powiem ci szczerze, że z tym nowym własnym kierunkiem to ja bym tutaj był mocno sceptyczny, bo według tych ostatnich informacji, które się pokazały, no to przepraszam was wszystkich, bardzo fani, nie zabijcie mnie, fani Xboxa, ale na razie nic nowego nie wiem w stosunku do tego, co wiemy już o PlayStation 4, tak? Ja powiem ci szczerze, że jak wczoraj czytałem te przecieki związane właśnie z Xboxem 720, które tam na Wii Games Leaks czy coś takiego zostały pokazane, to miałem wrażenie, że ktoś sobie robi jaja i podkłada po prostu newsy związane z PlayStation 4 w świat Xboxa. Wiesz, to może być flame, jak najbardziej, bo jak się domyślasz, to jest odwieczna wojna, tak? Sony kontra Microsoft. No, oczywiście. Ja myślę, że nie ma co spekulować, możemy jedynie wyrażać swoje opinie lub powiedzmy pragnienia dotyczące nowego Xboxa, nowej konsoli, konsoli nowej generacji, ale to, co teraz mamy, możemy jedynie skomentować i tak naprawdę powinniśmy czekać do tego kwietnia. Kamil, przypomnij mi, którego to było kwietnia, będzie ta prezentacja? 20, Boże, znaczy nie, powiem ci tak, prezentację to znamy tylko datę Battlefielda, natomiast
Z tego co mi wiadomo, to Microsoft szykuje jakiś event na Gamers Conference. A, czyli na Gamescomie. 25, 27, tak, Gamescom. 25-27 kwietnia. No, więc słuchacze, tego dnia odpalamy sobie na żywo konferencję Microsoftu, tak jak odpalaliśmy ostatnio konferencję Sony o 2 w nocy. Oj, tak. Pamiętam, to było, działo się. A rano do pracy, potem jak zombie, ale warto było, to znaczy warto i nie warto. Ale znaczy, zobaczymy, co pokaże Xbox. Zobaczymy, znaczy ja szczerze jestem mocno sceptyczny w tym temacie, tak jak już powiedziałem, bo Microsoft dużo wyprzedził PlayStation 4, jeżeli chodzi o technologię, jakieś tam, wiesz, ingerencji, współgrania z graczami, jakieś tam interakcji. No właśnie. Natomiast PlayStation 4 teraz idzie, goni go mocno. I powiedz mi, co tak naprawdę może PS i Xbox z Microsoftem razem pokazać nowego, poza projektem Ilomirum, o którym się coś tam dowiadujemy póki co. No, na pewno, tak jak... A Kinect będzie to znaczy, no tak, to znaczy... To, że Kinect 2, nazwijmy go tak, Kinect 2 będzie zintegrowany z konsolą, to jedno. Drugie, będzie poprawiona jego rozdzielczość. Wielkie oko brata. Tak, oko wielkiego brata. Druga rzecz to, że rozdzielczość tego Kinecta ma być poprawiona do Full HD w 30 klatkach, więc... No i ma mieć szerokokątny obiektyw. Dokładnie, szerokokątny obiektyw, Full HD, ma szczytywać obraz Full HD w 30 klatkach, co pozwoli, tak jak pewne serwisy technologiczne spekulują, na rozpoznawanie twarzy i gestów, również palców, czyli szykuje tak, nam się raport mniejszości. Słyszałem, to znaczy nie palców, a ja z tego co pamiętam, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale Xbox ma przynajmniej w tej pierwszej wersji rozpoznawać nie tyle palce, co kciuk i resztę dłoni. No pewnie na początku tak, ale to jak zawsze, to jest... rozdzielczość będzie pozwalała na rozpoznawanie palców, a co programiści zrobią, zresztą tak jak widać z pierwszym Kinectem, który jest wykorzystywany w wielu różnych projektach, bo o ile pamiętamy, Microsoft udostępnił SDK do Kinecta i można sobie na nim pracować. Czyli to jest temat Kinecta do nowego Xboxa, drugim tematem. Dokładnie. Tak. Kolejną rzeczą, która w nowym Xboxie powiedzmy będzie nowością, to w końcu długo wyczekiwany Blu-ray, który już jest w PlayStation. Tak, o ile w PlayStation to już działa i naprawdę jak rozmawiam ze znajomymi, którzy z graniem na konsoli nie mają za wiele wspólnego oprócz niedzielnego gracza, czyli możemy powiedzieć, że są casualowymi graczami, to oni faktycznie między wyborem a odtwarzaczem Blu-ray a PlayStation, wybierałem PlayStation, bo mówią, a tu będę jeszcze mógł pograć. To jest taki kombajn, nie? Dokładnie. Natomiast mów co chcesz, ja będę bronił stanowiska swojego, jakoby napęd DVD był o wiele lepszym decyzją na tamte czasy ze strony Microsoftu, bo oni znacząco obniżyli koszt konsoli i uważam, że gdyby tego nie zrobili, wprowadziliby Blu-raya i Xbox by kosztował tyle co PlayStation 4, to nie byłby tak popularny w Polsce jak jest teraz. To szczerze, zgadzam się, po części się zgadzam. Na samym początku, kiedy to było w 2005 roku, tak? Xbox 360, 7 lat. Nie, 8 tak. lat. Dobrze mówię. 2005 rok, wprowadzenie Xboxa 360. To się zgodzę, że faktycznie w tamtym okresie ta decyzja biznesowa była jak najbardziej słuszna. Z tym, że po w okolicach roku, nie wiem, 2010, to już faktycznie ten Blu-ray zrobił się tak powszechny i te gry, zresztą no każdy kto gra w Battlefielda wie, tak, dwupłytowe wydanie, tak, już się zaczynają dwupłytowe wydania na DVD, w których ciężko coś upchać, a i tak trzeba jeszcze coś zainstalować. Ja sobie mam dwie gry na dwupłytowym wydaniu, tylko nie pamiętam co jest drugą, Forza. Forza, widzisz, no więc tutaj już zaczęło brakować, ale patrząc z biznesowego punktu widzenia, to zauważcie, drodzy słuchacze, że to w tym momencie, tak, powiedzmy teraz, w 2013 roku, to zaczyna doskwierać. Tak, to zaczyna to naprawdę tak, że programiści, producenci gier mówią, że to nie wystarcza, te dwie płytki to jest za mało i faktycznie teraz wprowadzenie nowych konsol, przejście na Blu-ray, to faktycznie Microsoft w tym momencie dużo zaoszczędzi. Zresztą jak wiemy, Sony ma problemy finansowe.
No i to konkretne. Do konkretne problemy finansowe. Akurat nie z branży konsol aż jako tako, bo oni mają tam swoje różne działy wewnętrzne. No, oni produkują wszystko tak, ale przez broń po konsolę. Dokładnie, ale to właśnie powoduje, że Microsoft dobrze podjął tę decyzję i ma szansę nadgonić, zwłaszcza jeżeli rozwinie, według mnie, Smart Glassa, co jest, ma ogromny potencjał. Myślę, że Kinect to jest taka zabawka na weekend z dziećmi, z rodziną, ze znajomymi na imprezie, tutaj pociąć owoce we Fruit Ninja Kinect, czy sobie potańczyć Dance Central. No, to jest fajne, ale... Okej, ale sorry, że ci przerwę, no. Chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo zobacz, jaka jest kolejna analogia między Xboxem a PlayStation 4. PlayStation 4 będzie współpracowało z PS Vita i tam będzie ten motyw remote playa poszczególnych gier, nie wszystkich, bo tam... ale nie wszystkie gier, bo tylko nie wybrane będą miały tą funkcję, żebyś mógł przenieść sobie rozgrywkę bezpośrednio na mniejszą konsolę. I ja nie wiem, czy Microsoft nie pójdzie w podobnym kierunku, jeżeli chodzi o Smart Glassa. To znaczy inaczej, bo Playka zauważyła Smart Glassa, bo Microsoft pierwszy wprowadził taką rzecz, że rozszerzenie doświadczeń związanych z grą czy z filmem na inne urządzenia, które posiada się w domu, typu tablet, smartfon, laptop. A Playka właśnie chce to nadgonić, prezentując właśnie tą... Nie pamiętam, jak się ta... Oni mają swoje tam PlayStation Network i tak dalej, z jakąś nazwą, że rozszerzają doświadczenie na to, że grając w domu, chcesz grać dalej, przełączasz się na PS Vita, wychodzisz z tym, grasz sobie na zewnątrz, wracasz do domu i kontynuujesz grę na dużym ekranie. To może być faktycznie ciekawe, ale Microsoft, jeżeli... rozwinie tego Smart Glassa do takiego momentu, że na przykład ja w tym momencie grając czuję, że gdybym miał możliwość w moim smartfonie uruchomienia sobie mapki z rozgrywki albo tabeli, kto jest pierwszy, czy tam liczby punktów, czy czasu, który pozostał do końca rozgrywki, to naprawdę powiem, że korzystałbym z tego. No ale nie, no to się zgadza, bo wyobraź sobie sytuację, że grasz z Battlefielda, tak, na dużym ekranie, no to ta mapka jest mniej lub bardziej czytelna. A masz pod ręką tablet, na którym masz wyświetloną tylko i wyłącznie mapę z naniesioną lokalizacjami swoich tam, wiesz. Dla mnie bomba. No, kupuję w ciemno, biorę w ciemno, nie? Do tego dochodzi ci jakieś tam funkcje związane ze zmianą klasy i tak dalej. Tak, i no, możesz na żywo, w trakcie gry, możesz sobie szybko przełączyć na przykład karabin i przy nowym respie sobie zaczynasz grę z nowym karabinem. No dla mnie bomba, dla mnie jest... No, Microsoft jeszcze... I... Tak, Microsoft, jak dla mnie Microsoft jeszcze nie wykorzystał Smart Glassa i mam nadzieję, trzymam kciuki, że to zrobi, bo naprawdę warto i naprawdę będzie to coś naprawdę wielkiego. Pomysłów, możliwości jest dużo, zobaczymy, co oni z tym zrobią, a patrząc wstecz w czas, to co zrobili z Kinectem, zrobili rewelacyjną robotę, to wierzę w to, że dadzą radę chłopaki z Microsoftu. Trzymamy kciuki, a od was standardowo czekamy na wasze przemyślenia, co w nowym Xboxie mogłoby się pojawić, co by was zadowoliło, co by było przełomem, co spowodowałoby, że granie na konsoli sprawiałoby więcej przyjemności i frajdy. Dokładnie. To co? Przechodzimy do tematu, do naszej dzisiejszej wisienki na torcie. Tak, czyli, powiem ci, że... Gears of War Judgment. Tak, Judgment. Powiem ci, że czekałem z niecierpliwością na ten temat, bo już mnie nosi, już nóżki chodzą tutaj pod biurkiem. szkoda, że nie mogę tego zobaczyć. No. Ale dobra, to ja na razie oddaję ci głos i czekam na twoje opinie. Dobra. Na twoje wrażenia. Dobra. Bo mówimy oczywiście na razie póki co tylko i wyłącznie o demie, które było do przetestowania. Tak, dnia 19 marca 2013 roku, pamiętniego, tak, Anno Domini, jak to mówią, wypuścili w świat, oczywiście, jak to zawsze, biedni Polacy i cała Europa pokrzywdzona, najpierw USA i Kanada, plus Australia, żeby było śmieszniej, dostała nowe Gearsy. My dostaniemy jutro, nasze Gearsy w tym momencie... Oni już sobie grają. Tak, nasze Gearsy w tym momencie nie są w jakiejś zapyziałej, zwilgotniałej ciężarówce, wiezione przez całą Polskę do jakiegoś, punktów odbioru. Jakiegoś grubego kierowcę, który obżera się hamburgerami. Tak, zatrzymuje się na stacji, je te wszystkie hot dogi, zapija kawą z... Nie tylko na stacji się zatrzymuje. Tak, ale to już pominiemy ten temat, pewnie jakieś... Nie wiemy, czy mamy pozwolenie na tematy po 22, bo na razie nie ma jeszcze tej godziny, ale tak. Stawimy ściągnąłem demo, uruchomiłem. Na początku dziwnie, nie wiedziałem, co się dzieje.
biegałem wszystkim, co się dało po kolei, bo jestem człowiekiem, który jak próbuje czegoś nowego, to chce spróbować jak najszerszej gamy, tak, jak coś jem, jak najszerszej gamy smaków, jeżeli jest wybór, jak największych wyborów, więc wszystkie klasy po kolei, nie za bardzo mi to szło oczywiście, mnóstwo przegranych meczy, ale kiedy już załapałem, o co chodzi, bo żeby uściślić. W demie dostępny jest jeden jedyny tryb, Overrun. Overrun. Tak. Z polskiego, jak oni to przetłumaczyli? Powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, bo się nawet nie wgłębiałem w ten temat. Czekaj. Mam nadzieję, że nie szturm. No nie, ale... No dobra, pomijmy to tłumaczenie, za chwilę zobaczymy, to może w następnym podcaście przypomnimy. Ale tak, jest to na mapie Skyline. Mapa, z ciekawostek wam powiem, bo ogólnie każda mapa została zaprojektowana z myślą, że ona ma powiązanie z fabułą z gry. I główny powiedzmy, jak go nazwać? Główny dyrektor, nie, główny menedżer, to się mówi lead designer, tak? Lead level designer. No. Główny projekt poziomów. Tak, główny projekt poziomów, na prosty polski który język, dla mnie ma głos jak Morgan Freeman, co jest mega zajebiste, jak on o tym opowiada, w zwiastunach na YouTubie możecie sobie zobaczyć, to w ogóle tak, Skyline jest zlokalizowany na dachach części przemysłowej Zatoki Halvo Bay, w której odbywał się proces Berda, Cola i całego Kilo Squad, co zresztą znamy z zwiastunów. I chodzi o to, że ludzie myśleli, że udając się na dachy, Horda ich nie dosięgnie. I tu się mega pomylili, bo Horda jednak weszła na te dachy i zaczęła napierać na ludzi, a ludzie chcieli obronić... Zaczęła kopać dziury w dachach. Tak, dokładnie. Zaczęli kopać dziury w dachach, się przebijać właśnie przez piętra w górę na te dachy i celem Hordy było zniszczenie radiostacji w Halvo Bay po to, żeby nie wezwała posiłków z innych miast na serze. A to powiem ci szczerze, że tą fabułą to mnie zaskakujesz, bo przyznam się z ręką na sercu, że ja się w tak to nie wgłębiałem, nie wiedziałem o tym. A widzisz, ja jestem maniakiem, jeżeli chodzi o uniwersum Gearsów. Kończę drugą książkę spolszczoną, ostatni z Jacinto. I dużo można tam fajnie dopowiedzianych rzeczy doczytać i później jak się gra w kampanii, zupełnie jest inne wrażenie. No... Wie się, na przykład jak się pojawia nowa postać, chociażby Bernie Mataki z trzeciej części, nie wiem czy kojarzysz, taka babka z dreadami. Tak, dokładnie. No, ona wygląda, miałem wrażenie, że taka jest starsza pani jest. Dokładnie, bo to jest starsza pani, bo ona zaginęła na cztery... A nie... Nie mówię, dobra, zachęcam do czytania. Dobrze, to powiem tylko, że ona ma buty wyściłane futrem z kotów, które samą oprawowała. No to powiem ci, że jesteś kozak. No. Jeżeli chodzi o fabułę, to jesteś kozak. No, więc, zachęcam do czytania Karen Travis. Słuchajcie, pod filmem będzie link do fanpage'a, do profilu na Facebooku Michała, także jak będziecie mieli jakieś pytania, to zalewajcie go masą wiadomości. Tak, i... Encyklopedia. Ogólnie jest wydanych 5 książek przez Karen Travis, autorkę serii Gears of War, która pierwsze książki zaczęła pisać na podstawie gry, na podstawie pierwszej i drugiej części. Potem przy produkcji trzeciej części gry brała aktywny udział w tworzeniu fabuły i pewnie zapewne przy Judgmencie też teraz brała udział. I w sumie jest napisanych 5 książek, z czego 2 są przetłumaczone na język polski przez Fabrykę Słów, dostępne w Empiku za około 50 złociszy, z tego co ja pamiętam. Jak, ja ostatnio widziałem, były tam w granicach 30 do 400 zł. No to są promocje. No i naprawdę powiem wam, że jeżeli ktoś lubi uniwersum Gearsów, jeżeli chodzi chciałby o fabułę, się dowiedzieć więcej. Tak, to naprawdę polecam czytać, naprawdę warto. I, a szczególnie teraz, przed Judgmentem, nie? Tak, przed premierą. Powiem ci, że dużo rzeczy, bo Judgment się odbywa miesiąc po dniu wyjścia, tak? Tak, czyli to jest prequel, czyli wszystko to, co się działo przed pierwszą częścią. Tak, to jest miesiąc po dniu wyjścia, dokładnie, jest to Kilo Squad, jest to Halvo Bay i wszystkie postacie, które tam występują, znaczy wszystkie, większość postaci, które tam występują, łącznie z Prescottem, są wymienione w książkach, bo książki są pisane tak fajnie, że one nie mają liniowej fabuły, tylko one
powiedzmy, mają jeden główny wątek, który dotyczy danego okresu, w którym jest umieszczona książka, i w książce są umieszczone retrospekcje poszczególnych osób do wydarzeń z przeszłości i z różnych momentów z przeszłości, na przykład z dwóch momentów. Ale to powiem ci, że to jest podobnie zrealizowane, znaczy nie wiem, która była pierwsza, myślę, że Jeepsy były pierwsze. Dokładnie. Ale podobnie zrealizowana jest książka dotycząca Kryzysa, nie wiem, czy wiesz, że taka istnieje nawet. Powiem ci, że zauważyłem taką tendencję, że dużo autorów zaczęło pisać książki na temat gier, a później gry, wydawcy gier prosili tych autorów, żeby pomagali im w rozwinięciu fabuły. No być może. I właśnie tak samo Gearsy zadziałały. Ostatnio na półce w Empiku zdziwiłem się, jak wszedłem na science fiction, na fantastykę i patrzę, a tutaj Kryzys, to ja mówię, ktoś grę przełożył, czy co? No. A się okazało, że to jest książka, która uzupełnia, tak. Jest taki pomost między pierwszą, drugą fabułą, pierwszą częścią fabularną w stosunku do trzeciej, nie? Którą sobie nam mocno uzupełnia, bo jak wiadomo, w dwójce fabuła była mocno niespójna i ciężko było cokolwiek załapać. No to chociażby druga część książki Gearsów, Ostatni z Jacinto, to są wydarzenia tuż, dokładnie tuż po zakończeniu drugiej części Gearsów. Dobra, ale tak mówimy cały czas o fabule, ale powiedz smaczki z gameplaya. Tak, powiedz, smaczki z gameplaya, Skyline. Powiem wam, że szczerze, dla mnie osobiście najlepiej się gra locustami. Uwielbiam się wbijać do tej bazy, tymi pickerami, wszystkim, wreczesami, kantusem leczyć, wszystkim uwielbiam się wbijać. A jeszcze najlepiej, jeżeli jesteście ze znajomymi na komunikatorze, na headsetach, i potraficie polecam się spugrać i skomunikować. Co najmniej dwie osoby. Mówię wam, rozgrywka plus 10 zajawki, nie? Zaliczyliśmy kilka meczy ostatnio podczas testowania dema i jest hasło na początku tickery i cały team wskakuje w tickery i powiem wam szczerze, że żadna bariera się nie jest w stanie oprzeć, czy tam jest jeden, dwóch mechaników, jak lecą tickery, banda tickerów, to jest po barierkach. I fajną taktyką jest zrobienie przejścia aż do samego, do samej dziury lub generatora, zależy w której części gry, w której części rozgrywki jesteście. Zrobić przejście do samego punktu, który musicie zniszczyć i wtedy ciśniemy tickerami do samego końca, bo tickery o dziwo zabierają bardzo dużo damage'u. A to jest ciekawe, nie? Tak. Ciekawe, a najlepsze jest, jeszcze kolejna rada, zawsze zjadajcie granaty, jak jesteście tickerami i osoby, które nie grają tickerami, grają grenadierami, niech rzucają granaty tickerom. Naprawdę, bo to jest... Wy macie killa, tak. Wy macie killa, darmowego killa macie. No to jest ciekawa rada. No. Natomiast kilka moich groszy w temacie to jest to, że grając jako żołnierze połączonych rządów, tak to bodajże na polski można przetłumaczyć. Coalition of Orders Governments. No to coś takiego. W każdym bądź razie grając ludźmi, broniąc tych dziur, czy tych osłon na dziurach i generatora, strasznie drażnią mnie granaty, tak? Jak ekipa lokastów się zgada i lecą granadierami, no i zaczną rzucać karabiny, granaty jeden po drugim pod dziurę czy tam pod generator, no to jest koniec, tak? To jest koniec rozgrywki, bo granaty również podobnie jak tickery zabierają dużo damage'u, a nie idzie przed nim w żaden sposób uciec, więc jak oni rzucają jeden po drugim, a przypomnijmy, że granaty w Judgmencie, przynajmniej w trybie Overrun, się nie kończą, one się odnawiają automatycznie, no to jest masakra po prostu. No i jeszcze kolejna rzecz, granaty w części Judgment Gearsów, tak, się przyklejają do wszystkiego, więc on wystarczy, że wyceluje w okolicach, tam gdzie stoicie lub w okolicach osłony i jest pozamiatane, tak? Szczerze, ja ci powiem, mam już sposób nawet na tych grenadierów, tylko że do tego jest potrzebne zgranie, bo jeżeli jest ktoś, kto umie grać scoutem, czyli snajperem w kogach, to taki snajper, powiem ci, że naprawdę może przytrzymać takich grenadierów na dystans, jeżeli naprawdę umie grać. Plus do tego potrzebny jest call, czyli wsparcie z amunicją właśnie, żeby snajper mógł sobie to uzupełniać i co najmniej jeden saper, czyli bird, który rozstawia działka w punktach, punktach powiedzmy wyjścia tych lokustów, ale tak z boku, żeby powiedzmy to działko tak jakby czyściło drogę, tak? I teraz tak, dzisiaj miałem okazję grać właśnie z scoutem, bo zobaczyłem, że jest dość birdów, saperów, żeby naprawiali fortyfikacje i
naprawdę miałem ogarniętego kola w drużynie, ogarniętego kolesia, który grał tym kolem, że jak wychodziłem do niego i mu przed nosem kolbą machałem, on wiedział, o co chodzi, wyrzucał mi amunicję, sobie uzupełniałem, wracałem na... No to z jednej strony to nie trzeba nic wyrzucać, bo on widzi na ekranie, nie? Że tam któremuś członkowi... Tak, ale wiesz, on może być zapatrzony, wiesz, w to, co się dzieje na polu walki, więc ja mu wychodziłem przed nos, z kolby raz machnąłem i wiesz, on mi wyrzucał amunicję, uzupełniałem, w tym czasie rzucałem beacona, granat. Pamiętajcie rzucać beacony będąc scoutem, bo to naprawdę ułatwia, bo Bert, widząc przez beacona kto gdzie jest, wie gdzie postawić działko, gdzie on wybiegnie. Dokładnie. I to naprawdę... A dla przypomnienia, te beacony to są granaty, które pozwalają widzieć wroga przez ściany. Tak. I jeżeli będziecie grać w Overrun'a, zawsze starajcie się, żeby co najmniej jedna osoba była innej klasy. Naprawdę. I każdy, żeby grał tak tą z przeznaczeniem danej klasy. Czyli jeżeli ktoś jest medykiem, rzuca steam granaty, tak, które uleczają trochę zdrowia. Lub jeżeli ktoś padnie, to może być podniesiony. Jeżeli ktoś gra wsparciem, czyli kolem, żeby uzupełniał amunicję swojej drużynie. Jeżeli ktoś gra scoutem, snajperem, to żeby rzucał te granaty, które pokazują przeciwników za ścianą. No i to tak, samo... Tak. Przede wszystkim team. Gra drużynowa, tak? Czyli no ja grałem ostatnio z wami kilka meczy, gdzie siedzieliśmy w grupie na headsetach i grało się no, rewelacyjnie, bo ta komunikacja głosowa jednak zmienia rozgrywkę całkowicie. Dzisiaj grałem z kolei z jakimiś tam graczami bodajże ze Stanów Zjednoczonych, tak mi się wydawało przynajmniej. No i tutaj jak już nie ma tej komunikacji takiej bezpośredniej, bez zastanawiania się i tłumaczenia sobie w głowie tego, co się chce powiedzieć, no to jednak rozgrywka jest zupełnie inna, tak? I zamienia się w taką rąbankę, gdzie człowiek wychodzi, bez zgrania drużyny po prostu napierdziela w przeciwnika, a biorąc pod uwagę to, jaką siłę natarcie mają lokasty, no to bez grania drużynowego i jakiejś tam komunikacji, no to jest to zadanie dość trudne do obrony tych czy tam generatora. Dokładnie. Także polecamy granie w drużynach i zbieranie się w ekipy. Tak, więc mamy nadzieję, że zobaczymy się od jutra. Spokojnie możecie nas znaleźć na live'ie. Będziemy grali w Gearsy. Nasze niki zaraz gdzieś tu się znajdą pod filmem. Tak, linki, nasze niki, nasze gamer tagi, jak to się mówi w profesjonalnym języku, znajdą się pod filmikiem, śmiało wysyłajcie nam, powiem tak, nie zapraszajcie nas, nie zapraszajcie nas, najpierw napiszcie wiadomość, że chcecie pograć. W sumie tak. Bo powiem wam, mamy doświadczenie z zaproszeniami. Tyle tych zaproszeń leci, że... I to jest miliony tak, fanów. Tak, i w czasie rozgrywki, wyobraźcie sobie, gracie sobie, jesteście w środku rozgrywki i dostajecie, że ktoś z was zaprasza do grupy Xbox Live. No, napiszcie wiadomość, skończy się meczyk, sprawdzimy, tak, odpiszemy. Ustawimy się na coś. Dokładnie, zaprosimy do gry, jak najbardziej. Jutro co najmniej kilka ekip będziemy mieli do grania, jutro i w sobotę, więc śmiało możemy... No jutro powiem szczerze, szykuje się krwawa noc. Tak, dokładnie. Bardzo krwawa. Krwawa i szkocka. Tak, oj. Dokładnie. Coś tym jest. No dobrze. Dobra, to co? Myślę, że będziemy kończyć na razie. Wyszło nam i tak dłużej niż sobie zakładaliśmy przed nagrywaniem. Tematy są tak głębokie, że to można się gryźć w niej. Następnym razem albo będziemy poruszali mniej tematów, albo będziemy się bardziej kondensować. Ja myślę, że zamkniemy się jeden temat na jeden podcast w przyszłości, a zresztą co my możemy mówić? Piszcie, w jakiej formie byście chcieli posłuchać. W jakiej formie byście chcieli nas posłuchać, na jakie tematy byście chcieli usłyszeć nasze komentarze, albo jakich informacji byście chcieli się dowiedzieć, bo naprawdę posiadamy dosyć spory zasób informacji, który... Ja się mogę tutaj pochwalić praktyką jeżeli chodzi o gry, od kaset magnetofonowych i Commodore. To jest chyba... Ja pamiętam, jak ołówkiem u sąsiada przewijałem na Commodore jakieś... A to był taki test kiedyś swego czasu na dorosłość, prawda? Tak. Krążył po Facebooku, nie? Kaseta magnetofonowa i ołówek. Tak, dokładnie. Do czego to... Jakie to ma wspólne cechy, te dwa elementy? Jak nie wiedziałeś, znaczy, że byłeś niedojrzały. Dokładnie. Więc... Okay. Zapraszamy, sugerujcie, o czym byście chcieli usłyszeć, w jakiej formie byście chcieli lajkujcie przede wszystkim i udostępniajcie te podcasty
dalej, bo mamy zamiar kręcić tego więcej, a my jesteśmy graczami i robimy to dla was, czyli dla graczy. Tak, Gamers for Gamers. I serdecznie pozdrawiam was, Michał Sujkowski, akawel banandimon.pl i Kamil Hałwa Winiszewski, czyli po prostu hałwa.pl, taki jest mój gamer, tak. Kiedy się następny raz zobaczymy? Znaczy usłyszymy, Michale? Ja myślę, że w przyszłym tygodniu, jak ochłoniemy trochę po szkockiej judgmencie, to będzie, tak, będzie idealny moment. Dojdziemy do siebie, odparujemy, tak. Będzie można kilka słów więcej na temat samego judgmenta, kampanii i tak dalej się tam wyspowiadać. Dokładnie, będzie. Dobra, to co? Trzymajcie się, na razie, dzięki. Mam nadzieję, że ktoś z was dotrwał jeszcze do tej 40 prawie że minuty do końca tego podcasta i przyrzekamy, że następnym razem będzie krócej. Dobrze, pozdrawiamy. Siemka. Trzymajcie się, cześć.